Witajcie. Dziś pokażę, jak w prosty sposób można wypełnić i przesłać plik PDF, który na przykład został nam zadany na zajęciach, na przykład karta pracy. Posłużymy się kartą z muzyki dla klasy 7. Pierwsze, co musimy zrobić, to otwierając kartę, z którą właściwie nie jesteśmy nic w stanie zrobić, nie można jej wypełnić, można ją oczywiście wydrukować, ale nie na tym polega nasze dzisiejsze zadanie. Klikamy trzy kropki po prawej stronie, wybieramy opcję Otwórz w nowym oknie. Otwiera nam się małe podmenu u góry, które posłuży nam do wyboru funkcji. Wybieramy sobie Podłącz więcej aplikacji. Aplikacją, której potrzebujemy, jest Doc Hub. Po kliknięciu Doc Hub wyskoczy nam informacja o tym, że możemy tę aplikację podłączyć pod naszą przeglądarkę. Oczywiście Google dysponuje jeszcze innymi aplikacjami, które to umożliwiają, ale akurat ta bardzo ładnie integruje się z Classroomem. Proszę, klikam podłącz. Aplikacja oczywiście się sprawdza. Gdyby ktoś był niepodłączony do jednej domeny, to oczywiście aplikacja poprosi o zgodę dostępu do dysku Google i tam oczywiście zawsze wybieramy domenę MZS Radziejów, ponieważ wszystkie jakby aplikacje od Google'a się wspaniale ze sobą integrują. No ale wróćmy teraz. Zobaczcie. Klikamy Otwórz w i wybieramy Doc Hub. Otwiera nam się nowa zakładka, w której mamy naszą kartę pracy, którą możemy już wypełniać. Pokażę, jak to zrobić. To jest nam niepotrzebne, informacja o duplikatach. Zwróćcie uwagę, tutaj mamy menu narzędzi, których możemy użyć. Pierwsza, która nam się narzuca tutaj, jest zaznaczenie kilku opcji. No to oczywiście moglibyśmy tutaj na was grolić coś, w cudzysłowie, ale mamy lepsze narzędzie. Na przykład do zaznaczenia. Wybieram sobie opcję zaznaczenia. Mogę nawet wybrać sobie, zobaczcie, kolor. Tak? I stawiam ptaszek. Widzicie? I znowu, na przykład ta odpowiedź jest prawidłowa i stawiam ptaszek. Czyli mamy jedno narzędzie. Drugie narzędzie, które jest bardzo przydatne, to jest pisanie. Zobaczcie, wybieramy literkę A i w tym miejscu musimy coś napisać, tak? No to wybieramy sobie, o, zaznaczamy sobie ten fragment. I mamy wpisany tekst, który jest nam potrzebny. Tekst już jest napisany. I tak się dzieje na wszystkich miejscach, które macie w karcie pracy. Na przykład tutaj, prawda, możemy napisać również jakaś odpowiedź, która by była w tym momencie potrzebna. Kolejną rzeczą, która bardzo jest przydatna, jeśli chodzi o edytowanie PDF-u, jakby pisanie na PDF-ie, jest zaznaczanie. Zobaczcie, tutaj mamy możliwości. Możemy coś pokolorować, możemy zaznaczyć w kwadracie, jeżeli jest coś do zaznaczenia, lub na przykład w kole. Też wszystko, słuchajcie, jest tak dostępne, że możecie dokładnie sami decydować o tym, co chcecie zrobić, albo czytać dokładnie, czego wymaga polecenie. Dzięki temu jest to bardzo czytelny sposób wypełnienia dokumentu, a co istotne, pozwala on na przesłanie go w takiej formie, w jakiej właśnie wypełniliście. Można dodawać zdjęcia, możecie nakleić zdjęcie na to. Już nie będziemy tego teraz robić. Polecam samemu popróbować. Teraz jak oddajemy wypełnioną pracę? Pracę oddajemy w ten sposób, że w górnym rogu klikamy sobie Download lub Export i zwróćcie uwagę, pojawia nam się menu Classroom, jakby jeden z wyborów. Mamy Classroom. Klikamy na Classroom. Oczywiście, że tworzymy upload i teraz, co jest bardzo ważne,
musimy wybrać zajęcia. W moim przypadku na przykład jest to klasa 7C. Klikam na klasę 7C i wybieram czynność. I zwróćcie uwagę, moje menu różni się od waszego, ponieważ ja jestem nauczycielem. Wy macie tutaj sprawy związane z pracami, które były zadane, a więc wasze zadania i projekty. I wybieracie odpowiedni projekt, klikacie, potem klikacie OK. Ja już teraz tego nie kliknę, bo się wyśle dokument. I w tym momencie praca jest oddana. Bez żadnego drukowania, bez żadnego pisania ręcznego, bez robienia zdjęć. To jest najlepsza forma w tym przypadku na oddawanie pracy. Co ważne, nauczyciel też powinien mieć u siebie zainstalowanego DocHuba, czyli ten dodatek do przeglądarki. Dzięki temu może zostawić wam komentarz, może wypisać jeszcze pewne rzeczy w dokumencie. Bardzo polecam. Mam nadzieję, że zrozumieliście. To jest na tyle. Pozdrawiam.